wierzy w Tobie. Święto to są, ubiera się choinkę, jest Migilia, łamie się płatkiem, życzy się dużo życzeń. I śpiewa się kolędy. Śpamy kolędy. Lona, ja, lona, lona, lona. Stasiu, bliżej do nas będzie cieplej. Tak? Pewnie. Piesek też. A to piesek tak. Nie może się to. To piesek mój jest taki, wyszedł. Fredzia, Borys, Fredzia. Ale to on pięknie wyczyszczał. To pana robota? Jeszcze ten muszę wyciąć, nie? No tak, bo na te się pan zamierza. A ty gdzie idziesz? Chciałam, żeby to spotkanie było też formą przede wszystkim podkreślenia pracy, dużej pracy Państwa, mieszkańców tutaj tego osiedla, bo myślę, że to jest najważniejsze, bo tak naprawdę czy my, czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspomagali Państwa w tworzeniu tego ogrodu, to byliśmy tylko pomocą. To jest dla Państwa ogród. Tak naprawdę i bardzo się cieszę, że mieliście Państwo udział w tym stworzeniu tego ogrodu. To są podziękowania za współpracę, także chcemy też przekazać to Państwu na Pana ręce, dla całej grupy społecznej, żebyście za tych kilkanaście lat może popatrzyli, jak to wszystko wyglądało. To świetnie wyszło te zdjęcia, piękne, takie rzeczywiste, nie? Ale tych sadzonek, ile ich było? 3000? Te nasze spotkania tutaj w ogrodzie ja wspominam bardzo sympatycznie. I tak naprawdę wszyscy, ośrodek kultury, MOPS, państwo, wzięliśmy za łopaty i po prostu wszystko się bardzo fajnie tutaj kopało i myślę, że ja wspominam to bardzo miło. Najciekawiej było, jak kierowniczka MOPS-u kopała, to było fajnie. No, dawała przykład. Bardzo ładnie. Zasłaniasz. Tak, sięgaj, dobrze było, tylko tak. Jasio. No i chyba każdy coś, niestety, coś musiał stracić, że wylądował tutaj, więc po prostu, no coś, nie oszukujmy się, no bo... No ja rozumiem, no ale teraz, ale jak Państwo dajecie radę płacić te tak, czynsze? Tak. Panie Waldemarze, naprawdę bardzo Panu dziękuję. Tak sympatycznie się z Panem pracowało, naprawdę, bardzo dziękujemy. Dzięki Pani bardzo. Przyszła zima, biała zima, pada śnieg. Przyszła zima, biała zima, pada śnieg. Ale mi się dobrze spało i o świętym Mikołaju tak pięknie się śniło. Witajcie, moje wnuczęta. Pewnie czekacie na świętego Mikołaja. Dzwonią już dzwoneczki, wesoło jest wszędzie, bo święty Mikołaj do nas dziś przybędzie. Dawno temu w Mirze przez ludzi kochany żył biskup Mikołaj, wszystkim nam znany. Najuboższym chętnie pomagał i z pomocą spieszył, biednych i smutnych. Pomagał i cieszył. Słyszę dzwonki, pewnie to Mikołaj. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Już jestem. Mogę sobie tu usiąść? Mogę? Jak to dobrze, moje dzieci. Jestem strasznie zmęczony. Jestem dzieci.
diabełku przebrzydły. Cóż to za goście ze skrzydłami i w ręku z gwiazdami? W szkole ciężka praca, raz mnie diabeł kusi, raz anioł nawraca. Szarpnij kolegę za włosy, niech drze się w niebo głosy. Powoli, mój drogi, powoli, nie rób tego, bo to boli. Zostaw ucznia, aniele, bo cię widłami zdzielę! Dość już swarów, dość już krzyków, dość szarpanek, bo nie będzie niespodzianek. I napisałaś list do mnie, bo widziałem, tak? Mhm. Taki długi, jakieś tam prezenty ci przyniosłem. To ile, Filipku, masz lat? Powiedz mi. 4. 4 lata masz, a napisałeś do mnie list? Tak, napisałem zbroję. Teraz może dziewczynka, a aniołko witamy. Dziękujemy tobie, Mikołaju święty, że choć jesteś w niebie, tak bardzo zajęty. Przyszedłeś w